Zapraszamy na ostatnie już w tym roku bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych trwające od lutego do czerwca. Przyjmujemy osoby z wykształceniem maksymalnie średnim, które ukończyły 18 lat. Na chwilę obecną są jeszcze miejsca na wszystkich poziomach zaawansowania. Zapisy przyjmujemy osobiście w biurze szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Serdecznie zapraszamy. Jest poniedziałek, 7 stycznia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. A w wiadomościach zobaczymy. Policjantowi wydawało się, że samochód go taranuje, ale się pomylił. Drugie postępowanie dotyczy domniemanego, niezasadnego i bądź nieprawidłowego użycia broni palnej przez tegoż funkcjonariusza policji będącego w służbie. Za 4,5 miliona złotych udało się kupić dawkę lekarstwa na rok dla Bartka i Weroniki. Kto wygra konkurs na Jolantę? Czyżby Jolanta? Komentuje się, że z list PSL-u za stanowisko dyrektora PCPR-u. Czy pani może to skomentować? Opolska prokuratura okręgowa po raz kolejny umorzyła oba śledztwa dotyczące strzelaniny, do jakiej doszło w grudniu 2014 roku pod wieżą ciśnień w Nysie. Zatem w ocenie śledczych zarówno policjant, jak i postrzelony 22-latek mylili się. Do zdarzenia doszło w grudniu 2014 roku około godziny 23 przed wieżą ciśnień w Nysie. To odludne miejsce. Pierwsze śledztwo miało zweryfikować, czy prawdziwe są zeznania policjanta, który twierdził, że mężczyzna, do którego strzelał, chciał staranować go samochodem. Ten mężczyzna próbował przejechać interweniującego policjanta. Wtedy funkcjonariusz oddał strzał w kierunku tego samochodu. Pierwsze postępowanie dotyczy zdarzenia, w którym kierujący samochodem osobowym usiłował potrącić będącego w służbie funkcjonariusza policji i wykonującego swoje obowiązki służbowe. Drugie śledztwo miało sprawdzić, czy prawdę mówi postrzelony 22-latek. Drugie postępowanie dotyczy domniemanego, niezasadnego i bądź nieprawidłowego użycia broni palnej przez tegoż funkcjonariusza policji będącego w służbie. W tej wersji policjant nie strzelał w obronie własnej, lecz po to, by zabić. Nie było żadnych sygnałów, że ta policja w ogóle przyjechała do nas. Ja po prostu usiadłem w samochód, cofnąłem pomalutku, odjeżdżałem z tego miejsca i policjant podbiegł do mnie i postrzelił mnie z lewej strony. Prokuratura okręgowa w Opolu, umarzając po raz drugi oba śledztwa, faktycznie stwierdziła, że obaj panowie się mylą. W wersji policjanta słaby punkt to fakt, że strzał nie został oddany w przednią szybę, jak wynikałoby z logiki. Bowiem jeśli samochód taranowałby funkcjonariusza, poruszałby się przodem w jego kierunku. Strzał jednak został oddany w boczną szybę od strony kierowcy. Ja jechałem prosto, on podbiegł do mnie z lewej strony i wyciągnął broń, postrzelił mnie w ramię. Co zaskakuje, w pierwszym śledztwie szef nyskiej prokuratury wbrew dowodom twierdził coś zupełnie innego. Przedziuragana jest wyłącznie szyba przednia. Nie bocz. Pan widział ten samochód? Byłem na miejscu dobrą godzinę. Okej. Jak się okazuje, prokurator wprowadził nas w błąd. Te zdjęcia jasno pokazują, że policjant nie strzelał w przednią szybę pojazdu. Strzał padł z lewej strony pojazdu, a kula przebiła szybę w drzwiach kierowcy. W
późniejszym dochodzeniu ustalenia biegłych były w tej, wydawać by się mogło, prostej sprawie krańcowo różne. Mimo to opolscy śledczy odstąpili od przeprowadzenia eksperymentu procesowego, którego wykonanie zalecał w swoim postanowieniu sąd. Okej, cofnij się trochę, tamtą, do tyłu pójdź. Do tyłu? Tak, do tyłu. Podbiegnij, jakbyś do samochodu podbiegał, no. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Prokuratura wyjaśnia, że eksperyment procesowy nie ma sensu, bo od zdarzenia upłynęło zbyt wiele czasu. To uzasadnienie budzi jednak wątpliwości, ponieważ jedyne okoliczności, jakie mogłyby uniemożliwić wykonanie miarodajnego eksperymentu, to braki w dokumentacji zdarzenia po stronie policji. Czyżby do tego doszło? Słuchając prokuratora Wierzbickiego, który mylił dowody, przestajemy się temu dziwić. Przedziuragona jest wyłącznie szyba przednia. Nie bocznie. Pan widział ten samochód, bo pan... Byłem na miejscu dobrą godzinę. Strzelający policjant, jak ustalili dziennikarze TVP, to kontrowersyjna postać. Miał bowiem szczególne fascynacje. Policjant, który postrzelił Łukasza Śliwińskiego tuż po zdarzeniu, usunął ze swej strony na Facebooku zdjęcia, na których pozuje między innymi z bronią. Kilka z nich udało nam się odzyskać. Na jednym z nich widać czapkę oficera Gestapo i pistolet, którym podczas wojny posługiwali się SS-mani. Czy strzelał, żeby zabić? Prokuratura uznała, że nie. Jak podsumować wynik prokuratorskiego śledztwa? Obywatel kontra policjant 0-0, czy może 1-1? Jednym słowem remis. To określenie bardziej pasuje do rozgrywek sportowych niż do rozstrzygnięcia poważnego śledztwa z użyciem broni palnej. W obecnej sytuacji po decyzji prokuratury zarówno policjant, jak i poszkodowany mężczyzna mogą złożyć prywatne akty oskarżenia do sądu. Gdyby do tego doszło, sprawa będzie dalej wyjaśniana. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy. Rodzeństwo chore na SMA z Białej Nyskiej przyjęło już dwie pierwsze dawki leku. Wszystko dzięki społecznej zbiórce, która pozwoliła zgromadzić aż 4,5 miliona złotych. Nusinersen został podany w klinice neurologicznej w Lublinie tuż przed świętami. To nowy lek, który poprawia komfort życia chorych na tę nieuleczalną chorobę. Bartek ma 14 lat, jego siostra Weronika 9. Oboje cierpią na SMA. Lek jest podawany jako zastrzyk w rdzeń kręgowy. Lekarstwo ma zatrzymać postęp choroby i ułatwić rehabilitację. Dobra wiadomość dla chorych jest taka, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od stycznia 2019 roku lek na SMA będzie w całości refundowany przez budżet państwa. Polska jest 23. krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na refundację. O kwalifikowaniu chorych do programu leczenia będzie teraz decydował ministerialny zespół korygujący. Przeciwwskazania mogą mieć wyłącznie charakter medyczny. Na tę genetyczną chorobę teoretycznie może zachorować 1 na 6 tysięcy urodzonych. SMA rozwija się wskutek wady genetycznej, mutacji w genie odpowiedzialnym za kodowanie specjalnego białka niezbędnego do funkcjonowania neuronów motorycznych. Mutację tę w Polsce ma 1 na 35-40 osób. Jeżeli oboje rodziców jest nosicielami tej wady, istnieje 25% ryzyka, że ich dziecko zachoruje na SMA. Dytko Serwis, samochody osobowe i ciężarowe. Promocyjne ceny na akumulatory i opony. Zadbaj o swoje auto w zimie. Szybko, tanio, zawsze po drodze. Dytko Serwis, ulica Grodkowska 74. Czy niespodziewane odwołanie wieloletniej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku to decyzja polityczna, okaże się w najbliższym czasie. Nieoficjalnie mówi się, że to konkurs na Jolantę Barską. Czy Jolanta zwycięży? Wiele na to wskazuje.
Stanowisko z klucza politycznego to żadna nowość. W polityce znacznie bardziej niż kompetencje zawodowe liczy się potencjał zjednywania wyborców oraz partyjna lojalność. I tak o stanowisku dla Jolanty Barskiej w nyskim PCPR mówiło się na długo, zanim objęła kierowanie placówką. To był prosty polityczny układ. Barska miała wesprzeć PSL w wyborach do powiatu, a w zamian otrzymała stanowisko dyrektora powiatowej placówki. Zapytana o tę sprawę w grudniu 2017 roku, udawała, że nie rozumie pytań. Komentuje się, że z list PSL-u za stanowisko dyrektora PCPR-u. Czy pani może to skomentować? Nie mam takiej potrzeby. Ale widzowie mają, bardzo proszę. Dziękuję panu bardzo. Czy myśli pani o stanowisku dyrektora PCPR? Rozumiemy niechęć do rozmowy, bo temat był niewygodny. Jednak byłoby nam miło, gdyby była burmistrz dwóch kadencji przy okazji oficjalnych przesłuchań wojewody zachowała nieco więcej powagi. Niedługo potem stało się tak, jak mówiły pogłoski. Wówczas obyło się bez ofiar, czyli nie doszło do czyszczenia stanowiska pod politycznego nominanta, ponieważ poprzednia dyrektor Irena Kłakowicz właśnie odchodziła na emeryturę. Po wyborach samorządowych w październiku 2018 roku obóz Platformy Obywatelskiej i PSL nie utworzył większościowej koalicji. Jolanta Barska zdobyła mandat z listy PSL, jednak musiała się pożegnać ze stanowiskiem dyrektora powiatowej placówki z dwóch powodów. Po pierwsze, wybierając mandat radnej, musiała zrezygnować ze stanowiska, przechodząc na bezpłatny urlop. Po drugie, w przypadku gdyby zrezygnowała z mandatu, mogłaby zostać odwołana ze stanowiska przez nowy zarząd powiatu i straciłaby wszystko. Z pomocą dzisiaj przychodzi zaprzyjaźniony powiat prudnicki, gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Starosta Radosław Roszkowski z dnia na dzień odwołał wieloletnią dyrektor prudnickiego PCPR w trybie, który trudno nazwać zwyczajnym. Informacja taka otrzymana nagle, niespodziewanie. Degradujemy panią i dajemy pani niższe wynagrodzenie, a jeżeli pani tego nie przyjmie, no to wypowiadamy, to każdy pracownik chyba zasługuje na to, żeby mieć chwilę do zastanowienia. Wieloletnia dyrektor nigdy nie otrzymywała żadnych uwag od swojego pracodawcy. Co więcej, placówka realizowała wiele projektów ponad normę, za które była wielokrotnie nagradzana. Ostatnią w 2017 roku od minister Rafalskiej. Dokonaniom tym nie zaprzecza starosta. Należy podkreślić, że wiele dziedzin aktywności PCPR-u było sukcesem, stąd zasłużone laury za te dziedziny. Indywidualne dla pani kierownik, takie jak Brązowy Krzyż Zasługi, podany przez prezydenta RP, czy właśnie nagrody ministerialne. Natomiast no, jest jeszcze cały szereg działań takich bardziej mniej eksponowanych, a bardziej przyziemnych, które też wymagają jak gdyby aktywizacji. Stwierdza, że placówka jest za mało otwarta. Nam zależy na uaktywnieniu pewnych dziedzin działalności PCPR-u, przede wszystkim o współpracy z rodzinami zastępczymi, o większą efektywność w tworzeniu nowych rodzin zastępczych. To dziwne zastrzeżenie, bowiem prudnicki PCPR realizował pionierski w województwie opolskim program właśnie o tej tematyce. Program wyszkolenia rodzin zastępczych. Żaden PCPR w województwie opolskim takiego programu nie napisał. Czy nowe otwarcie to konkurs, który ma wyłonić Jolantę Barską? Ostatnie pytanie. Są takie pogłoski, że powody są polityczne, a nie merytoryczne i że to jest konkurs na Jolantę Barską. Jak pan to skomentuje? A jak zrozumieć, jak wytłumaczyć, to znaczy co politycznego mogłoby być w tym konkursie, czy w tym całym zamieszaniu, bo nie bardzo rozumiemy. No wprost, że konkurs ma wygrać Jolanta Barska, czy to prawda? Mam nadzieję, że taki wybitny fachowiec, jakim jest pani Jolanta Barska, też do tego konkursu przystąpi, bo liczymy właśnie na takie osoby z takim doświadczeniem, z takimi sukcesami. Wiemy o jej karierze zawodowej w PFRON-ie chociażby. Obserwowałem jej pracę jako burmistrza Nysy i dlatego gdyby przystąpiła do tego konkursu, to będę bardzo dumny. Ale nie jest to nasza oferta. Nie jest to konkurs ustawiony pod Jolantę Barską? Absolutnie, absolutnie.
absolutnie nie jest pod nikogo ustawiony, wie pan. Czy pani Jolanta Barska ma jakieś dokonania właśnie w pieczy zastępczej, na którą pan postawił szczególny nacisk? To znaczy, z tego co się orientuję, nie ma długiego stażu pracy w PCPR-ze w Nysie. Natomiast jej dokonania samorządowe, chociażby jako dyrektor PFRON-u w Opolu, miała z tymi punktami dużą styczność. Ale 20 lat temu? Być może. No na pewno, bo skoro była dwie kadencje burmistrzem, to jeszcze wcześniej wiceburmistrzem, no to jakiś czas minął, ale to nas nie odstrasza. Czyli to nie jest dla pana inna epoka. Okej, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie, że będzie tych kandydatur kilka i będziemy mieć kłopoty bogactwa. Na rozstrzygnięcie konkursu nie będziemy musieli długo czekać i prawdopodobnie w ciągu tygodnia lub dwóch wszystko stanie się jasne. Odwołana dyrektor Wilisowska rozważa pozew do sądu pracy, jednak zdaje sobie sprawę, że jest w trudnej sytuacji. A co na to sama Jolanta Barska? Tu podczas sesji kilka tygodni temu, czyżby przeczuwała zbliżający się konkurs i rozważała, jak podnieść rodziny zastępcze w Prudniku na wyższy poziom? Dlaczego nie? Zadbaj o zdrowie swoich dzieci i nie kopć kominem. Wymień kopciucha na czyściucha. Wstaw palnik na pelet do swojego kotła. Serwis i naprawy pogwarancyjne urządzeń Kostrzewa oraz urządzeń Kipi. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Problem z dyżurami nocnymi aptek. Burmistrz zapowiada trzy tężnie w Nysie. I tutaj pełna zgoda, akceptacja. Te obiekty chcemy budować jak najszybciej. Pierwszy powstanie w Szale i Lompy. Samobójca chciał się rzucić z mostu w nurt Nysy. Złapali go policjanci. Aptekarze z Otmuchowa, Paczkowa i Głuchołaz nie chcą pełnić dyżurów nocnych. Tłumaczą, że niski utarg nie rekompensuje kosztów zatrudnienia. Jest problem z nocnymi dyżurami w powiecie nyskim. W całym powiecie nyskim od 1 stycznia przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu czynna będzie tylko jedna apteka – Lekosfera w Kauflandzie przy ulicy Piłsudskiego w Nysie. Rozmowy, które odbyły się w starostwie powiatowym 3 stycznia z właścicielami aptek i przedstawicielem Izby Aptekarskiej, nie rozwiązały problemu. Podobne kłopoty występowały już wcześniej, ale udawało się dojść do porozumienia. Aptekarze tłumaczą, że nocne dyżury są niepotrzebne, bo chory i tak po pomoc medyczną trafi do miasta powiatowego. Sprzedaż była nieopłacalna, mimo że w nocy pobierane są wyższe marże za sprzedawane leki. Niewystarczający utarg nie pokrywa kosztów zatrudnienia wykwalifikowanego personelu. Władze powiatu mają jednak nadzieję, że w Paczkowie, Otmuchowie i Głuchołazach uda się doprowadzić do nocnych dyżurów. Dzisiaj nie da się tam kupić leków. Finans poleca Nysę. Za oknem zima, a gmina Nysa już myśli o inwestycjach na lato. Po sukcesie tężni w Głuchołazach, burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz chciałby wybudować nie jedną, ale trzy podobne obiekty w mieście. Tężnia w Głuchołazach cieszy się dużym zainteresowaniem. Solankowe aerozole to atrakcja sezonowa, z której nie skorzystamy zimą, ale ta za 2-3 miesiące się skończy i kuracjusze powrócą. Nysianie, jak mówi burmistrz, także powinni mieć swoje tężnie. No, tężnia w Głuchołazach pokazała zainteresowanie ogromne, także też nawet rok temu mieliśmy wniosek od seniorów, wniosek, który wpłynął w ramach budżetu obywatelskiego, który mówił o tężni, także wiemy, że seniorzy, głównie seniorzy potrzebują tego typu obiektów, które wpływają na nasze zdrowie i tutaj pełna zgoda, akceptacja, te obiekty chcemy budować jak najszybciej. Pierwszy powstanie w Szale i Lompy. Kolejne planowane lokalizacje to Park Miejski i okolice Miejskiego Kąpieliska. Kordian Kolbiarz jest zdecydowany zrealizować aż trzy takie obiekty. Trzy tężnie w Nysie na pewno się pokażą.
koszt budowy takiego obiektu to w zależności od wielkości i formy od 100 tysięcy złotych do miliona. Gmina myśli o czymś pośrodku tego przedziału. Pierwsza ma powstać w parku przy Alei Lompy. Musimy uzgodnić też wygląd tężni i zakres oddziaływania z konserwatorem zabytków, bo tak to musi wyglądać w przypadku Alei Lompy, a potem dalsze prace. Zobaczymy, jak się przyjmie pierwsza, natomiast kolejne na pewno również szybko powstaną. Czy nyska tężnia będzie podobna do tej z Głuchołaz? W parku przy Alei Lompy wieża jest wykluczona ze względu na to, że jest to park objęty nadzorem konserwatorskim. W parku miejskim również będzie problem, natomiast jeżeli mówią wieżowej, to najpewniej przy kąpielisku nyskim. Tężnie solankowe są stosowane do leczenia chorób przewodu oddechowego, głównie zapalenia oskrzeli i chorób płuc. Oczywiście musieliśmy zasięgnąć wiedzy, na czym taka tężnia polega, jak to się spisuje, bo każdemu tężnia tylko i wyłącznie kojarzy się z ciechocinkiem i polega to na tym, że ze zbiorników, który ma 36 tysięcy litrów solanka, wpływa do góry, skrapla się po tarninie i wytwarza się specyficzny aerozol. Specjaliści są zgodni, że przebywanie w tężni wpływa leczniczo na nabłonek dróg oddechowych i poprawę układu odpornościowego. Wejście do Głuchołazkiej tężni jest bezpłatne. W Nysie ma być podobnie. Na zakończenie informacja o pewnym chochliku, który wkradł się w dokumentację budowlaną w Głuchołazach. Po przejęciu obowiązków przez nowy zarząd powiatu okazało się, że obiekt z Głuchołaz został dopuszczony do użytku bez dopełnienia formalności wymaganych prawem budowlanym. Po zakończeniu prac należało formalnie zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Okazuje się, że o tym zapomniano. Tężnia została otwarta w lipcu minionego roku, a zawiadomienie takie trafiło dopiero 3 grudnia. Wniosek z tego taki, że urzędnicy także bywają roztargnieni, choć nie powinni, bo ich praca polega właśnie na tym, by wszystko było zapięte na ostatni guzik. Czasem jednak polityczny sukces i termin jest ważniejszy niż procedury. Czyżby obywatele także mogli liczyć na wyrozumiałość, gdy nie dopilnują procedur z własną budową? Pozostawiamy to jako pytanie otwarte. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie, obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Policjanci zatrzymali młodzieńca w ostatniej chwili, kiedy przechodził przez poręcz mostu Bema w Nysie. Informacja o zamiarze popełnienia samobójstwa została przekazana przez rodzinę. Młody mężczyzna powiedział, wychodząc z domu, że idzie popełnić samobójstwo na moście i tak zrobił. Funkcjonariusze złapali go w ostatniej chwili, uniemożliwiając skok do wody. Policjanci z refleksem to sierżant sztabowy Tomasz Wojdyło i posterunkowy Kamil Poniewierski. Zdarzenie miało miejsce w święta 25 grudnia około godziny 19, czyli po zapadnięciu zmroku, co na pewno nie ułatwiało akcji ratunkowej. Mieszkaniec trafił pod opiekę lekarską. Choć skoki do wody czasami bywają traktowane jako sportowa atrakcja nawet zimą, to o tej porze roku i z takim zamiarem nie jest to pomysł godny polecenia. Wyprzedaż aut osobowych z rocznika 2018. Rabat do 19 600 zł na modele z rocznika 2018. Potrzebujesz dostawcy? Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2018. Rabat do 32 000 zł netto na modele z rocznika 2018. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne pytanie wiadomości regionalnej telewizji Opolskie zapraszam w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.